Szanowni Państwo, witamy podczas 24. Festynu Grzybowego w Drawsku. Jest to element Dni Gminy Drawsko. Bardzo cieszymy się, że możemy Was tutaj dzisiaj wszystkich witać, że korzystacie z atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Bardzo dużo dzieje się na scenie. Głównym organizatorem dzisiejszego święta jest Centrum Kultury w Drawsku. Zapraszamy Was do Drawska, zapraszamy Was na nasze święto. Poczujcie u nas tutaj bliskość Puszczy Noteckiej. Po raz 24 udaje nam się zorganizować drawskie wydarzenie, a więc festyn grzyby, ryby, las wokół nas. Myślę, że jako samorząd jesteśmy ogromnie dumni z tego faktu, że przez 24 lata udaje się tę imprezę organizować z tak dużą frekwencją mieszkańców, bo przede wszystkim to wydarzenie robimy dla tych ludzi, którzy przychodzą, którzy mają swoje niedzielne popołudnie, mogą swoje niedzielne popołudnie bawić się, cieszyć się, bo w życiu codziennym żyjemy tak jak żyjemy, coraz więcej dziwnych spraw się wokół nas dzieje, natomiast brakuje miejsca na zabawę, na rozrywkę i myślę, że to drawskie wydarzenie spełnia te wszystkie wymagania. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jak zwykle fantastyczna, wspaniała impreza tutaj w Drawsku, w gminie Drawsko. Zawsze przygotowana perfekcyjnie. Gmina dba o swoich mieszkańców i to widać. Pan wójt również fantastycznie dba o swoich mieszkańców. To jest 24. edycja już, gdzie jest Święto Grzybów, a ten rejon słynie właśnie z wspaniałego, czystego powietrza, wspaniałych lasów, pełne obfitujących w grzyby. Jest znany ten region w całej Polsce. Ja wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Zawsze do Drawska, do tej wspaniałej miejscowości, tej wspaniałej gminy.